Czas wyruszyć ze stolicy kraju do stolicy Sfaneti, czyli do liczącej około 3000 mieszkańców Mesti. Żeby tam dojechać, musimy poświęcić 9 godzin i 30 lari. Natomiast na 2 dni przeznaczamy 180 lari. Zapakowani w marszrutkę z worem ziemniaków pod nogami możemy podziwiać widoki i brawurę Gruzinów na drodze. Siódma godzina jazdy do Mesti. Tak, mamy nadzieję, że już niedaleko. Też tak mam nadzieję. Tak, a mamy powiedziałem. Jest długa droga. Długa, długa i cały czas tracę przytomność i na chwilę zyskuję i zasypiam tak, szyja mnie boli, kark mnie boli. Masakra, ja chcę mi wszystko wziąć. Idziemy. Znów nas odprowadza pieseł. Już nie. Jak nie? Gdzie? Ty cały czas idzie za nami. To jest to miasteczko takie małe? Do które płacimy tyle pieniędzy. A mogliśmy w Batumi posiedzieć nad morzem i pić kolkę. Za to, o, ale byśmy się najedli za te pieniądze, co no. Na te przejazdy wydaliśmy. Też by było fajnie. Ja plus 5 kilo by było do Polski. Nad bagaż. Nie, no co ty. Cześć, pieseł. Nie mam jedzenia. Mogę cię tylko pogłaskać. Maksiu. Jaki fajny. Tam są góry, a tam gdzieś mamy nocleg chyba. Nie pójdziemy na lodowiec, bo się zsunął, most się zawalił, więc pójdziemy na jeziorka Corduleti. Taki mamy widoczek. Tam są góry. Zmierzamy w tamtą stronę prawdopodobnie, bo oznaczeń brak. Jedyne, co nam pomaga, to jakaś mapka, którą ktoś zrobił ręcznie chyba, tak? Nie, no co ty. Będziemy wchodzić nad Mestię i piąć się ku górze. Jealousy is black.
Sfanetia dzieli się na górną i na dolną, a głównym miastem jest Mestia, która jest tam za mną. Jest to miasto dość turystyczne aktualnie, chociaż dopiero od paru lat prowadzi do niego asfaltowa droga i doprowadzane są marszrutki. Kiedyś żyli tu Sfaneci, którzy, to znaczy dalej żyją, ale kiedyś to było bardziej dzikie. Jeszcze niedawno zdarzały się nawet porwania dla okupów, bo Sfaneci są bardzo waleczną ludnością. I dlatego, że byli tak odgrodzeni od świata, to tu też za bardzo wojny nie docierały, rasy się nie mieszały, więc można powiedzieć, że rasa kaukaska jest taka teraz najbardziej podobna do Sfanetów. Znaczy oni są tacy najbardziej, jak to powiedzieć, wzorem rasy kaukaskiej. Każdy dom miał taką swoją wieżyczkę. Jest tu takie powiedzenie, mój dom, moja twierdza. Dlatego, że oni często korzystali z takich rzeczy jak zemsta i te rody często się wybijały i dlatego każde domostwo potrzebowało wieży, żeby się w razie czego tam schować. Była tam też na dole obora, wejście znajduje się jakieś tam kilka metrów, dwa metry czy coś od ziemi, także drabina do tego doprowadzała, więc drabinę można było zrzucić. Na górze się suszyło zboże. No i takie zostały tutaj, bardzo dużo ich tu jest, w ogóle w całej Sfanetii. To jest miejsce, w którym umrę ze słońca. W którym umrę, bo słońce. Jako, że przeszliśmy 1/4 drogi, a słyszę tu jakąś wodę, a my już wypiliśmy połowę naszej wody. O, ja nie wiem, czy ja tam dojdę. Idę zdobyć coś mokrego. Już widzę, jak ja tu... A! Komary! Dobra, ta woda jest szara. Ona się nie nadaje do picia. Idziemy dalej. Woda. Cień. Chłodno. Lody. Klimatyzacja. Śnieg. Zima. But there's a light that brings me back. It takes me tak jak pokazują znaki. Takes me where I want to be. Blood is shining down the river. I feel like from death destruction. It's destiny playing a dirty chicken. You when you were not the one you wanted to be. Tędy? Czy tędy? Doszliśmy do krzyża i do wiaty. Połowa drogi? Ta trudniejsza. Ta trudniejsza.
absolutnie największy pasikonik, jakiego widziałam. A tam jest drugi. I tu jest trzeci. Fuj. Obrzydliwe. Ten mały demon to w istocie pan podkrzewin bez skrzydły lub ćwierkacz. W Polsce znajduje się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych. Spokojnie, wystarczy nie zaglądać w krzaki w Bieszczadach, Pieninach i w Tatrach. Może osiągać 2,5 cm i potrafi ugryźć ciekawski palec. Jednak nie człowiek jest jego głównym daniem, w dni powszednie ogranicza się do mszyc, gąsienic i roślin. Ten długi kolec to w istocie pokładełko służące do składania jaj, a więc to samiczka. Samce zaś lubią koncertować, pocierając skrzydełkami. Fachowo mówiąc, strydulują. Czy wy to słyszycie? To są wszystko te świerszcze. To jest droga śmierci. Krzaki śmierci. Ja pierdzielę. Spadam stąd, bo mnie zeżrą. To jest tu wszędzie. Absolutnie na każdym liściu po kilka siedzi. Ja pierdzielę. To jest na pewno jakaś szarańcza. To nie jest pasikonik. Liczę na szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. Ja pierdzielę, ile ich tu jest. Obrzydlistwa. Ej, masz to na kurce. Weź, weź. Widziałem. Ja sobie widziałem. To sam to chciałem zrobić. Niech mi ktoś powie, jak one tam weszły. My jesteśmy jakoś prawie na 2700 metrów. Nie wiem, może 2600, 2500. Jak one tam weszły? Ale nie chcę słyszeć, że to jest to. Nie chcę słyszeć, że to jest to. To nie jest to, prawda? Proszę, niech to nie będzie to. Thank you.
ale mocno. Nic nie mam. I zobaczyliśmy na odchodne Użbę. To jest ta najpiękniejsza góra świata, bądź jedna z najpiękniejszych. Dobrze, że chociaż na koniec się nam pokazała. Wow, ale no, robi wrażenie. Lekcja numer 1 karmienia dzikich koni. Zanim pójdziesz je nakarmić, schowaj jedzenie pozostałe w torbie. Koniec lekcji. Dowód na to, że puri musi być świeża. Równie dobrze mogłoby to wyglądać tak. Zapomniałam jeszcze dodać, że język sfanecki, a właściwie dialekt, jest jednym z najstarszych na świecie. I dzisiaj niewiele osób się nim porozumiewa, raczej już te starsze osoby. Inni już używają stricte gruzińskiego języka. Jest wpisany w listę zagrożenia dziedzictwa kulturowego. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałam. Bo w Gruzji jest ogólnie 18 dialektów i niekoniecznie Gruzin z Gruzinem się dogada. No to już chyba wszystko o sfanach, sfaneti. Przyszliśmy zakosztować sfanetian dishes. Wzięliśmy potato with cheese, nie?
drzwi sztari na spróbowanie, kuwdari, czyli taki placek z mięsem i kolendrą, kartoblar, czyli haczapuri, ale z ziemniakiem i serem, i piwo. Dziś po swanecku. O, to super, to są swaneckie placki ziemniaczane, to jest idealne danie dla mnie. Kup dari z mięsem i kolendrą. Najgorzej, że kolendra. Tak, pachnie kolendrą, ale bardzo ładnie. Pani kinkali. A to jest haczapuri z serem i ziemniakami. Tutaj gdzieś. Prawie jak moja. Tu wylądowaliśmy. Potem pojechaliśmy tu, Akalcihe. Później do Vardji. Później wróciliśmy do Akalcihe i pojechaliśmy przez Kutaisi gdzieś tutaj do Batumi. Tu bardziej. Tu? Tak, bardziej tu. Okej. Okay. Potem z Batumi pojechaliśmy pociągiem aż do Tbilisi. Z Tbilisi pojechaliśmy gdzieś tu do Kazbegi. Z Kazbegi wróciliśmy do Tbilisi. Z Tbilisi pojechaliśmy marszrutką przez Kutaisi gdzieś tu do Messi, gdzie się aktualnie znajdujemy. A jutro jedziemy z powrotem tu i do Warszawy. Do Wrocławia. Do Wrocławia. Ciepłku, marszrutku. Na sam koniec to zrypałam. A idź ty. Widać mnie całą? Widać cię całą. Tak? Nie tak. Zasłaniam Mesti? No to pięknie widać. Mogę tu stanąć też. Nie, było lepiej tak jak było wcześniej. Tak? Tak. Tutaj jest ekran. Co mam mówić jeszcze? I pod te jeziorka Kurduli, z których właśnie wracamy. Hika. Chodź, Muśka, chodź. No chodź. Muśka, chodź. Muśka, chodź. No chodź. Widać, kiedyś była tu wojna, bo jeszcze jest bardzo dużo min. Fani to bardzo waleczny naród, więc mina za miną. Mina za miną. Nie jest to takie. No to chodź tutaj. Ale to jak ty dajesz mu? No, no tak dawałam. No to na ręce się kładzie, otwiera dłoń. No dawałam na ręce, otwierałam dłoń. No i jest pięknie. No i teraz nam wyszobruje wszystko z tego. Pomidora nam zje. Nie mam ich. I te pszczoły, no. Nic nie mam. Tego pomidora pójdę schowam.